Oblicz różnicę i podaj wzór ogólny ciągu arytmetycznego, jeżeli A3 wynosi minus 16 i A6 wynosi 1/2. Zapiszmy nasze warunki. Wiemy, że trzeci wyraz ciągu arytmetycznego wynosi minus 16, a szósty wyraz wynosi 1/2. Mamy podać wzór ogólny tego ciągu, więc zapiszmy wzór na nty wyraz ciągu arytmetycznego. Wiemy, że an to jest a1 plus n minus 1 razy r, gdzie a1 to jest pierwszy wyraz tego ciągu, a r jest jego różnicą. Zaczniemy od wyznaczenia różnicy tego ciągu. Znamy dwa wyrazy. Znamy wyraz trzeci i znamy wyraz szósty. Zastanówmy się, ile r-ów mieści się między wyrazem trzecim i szóstym. Jeżeli do wyrazu trzeciego dodamy 1r, dostaniemy wyraz czwarty. Jak dodamy do wyrazu czwartego 1r, dostaniemy wyraz piąty. I jeżeli do wyrazu piątego dodamy 1r, to dostaniemy wyraz szósty. Widzimy więc, że trzeci wyraz plus 3r-y da nam wyraz szósty. Teraz podstawmy nasze dane. Wiemy, że trzeci wyraz wynosił minus 16, a szósty wyraz wynosił 1/2. W ten sposób otrzymaliśmy równanie z jedną niewiadomą r. Zostawmy więc po lewej stronie to, co jest związane z r-em, czyli tutaj mamy 3r-y. A minus 16 przeniesiemy na prawą stronę, czyli dostaniemy plus 16 i plus 1/2, czyli mamy 16 i 1/2. Czyli nasze 3r-y wynoszą, zamieńmy to na ułamek niewłaściwy, czyli mamy 33/2. Teraz, aby obliczyć r-a, obustronnie podzielimy przez 3, czyli r wynosi 11/2. Możemy jeszcze wyciągnąć ewentualnie całości, czyli mamy 5,1. W pierwszej części zadania obliczyliśmy różnicę tego ciągu, teraz brakuje nam jeszcze pierwszego wyrazu. Czyli w drugiej części zadania będziemy obliczać pierwszy wyraz. Spośród naszych danych wybieramy jedną, czyli wybieramy albo wyraz trzeci, albo wyraz szósty. Ja zawsze wybieram ten mniejszy, czyli wybiorę wyraz trzeci. Wiemy, że trzeci wyraz wynosi minus 16. Teraz wykorzystamy wzór na nty wyraz ciągu arytmetycznego. Tym razem nasze n wynosi 3. Czyli dostaniemy a3 to jest a1 plus, zamiast n-a mamy teraz trójkę, czyli w nawiasie mamy 3 minus 1 i razy r. Do takiego równania podstawiamy to, co znamy. Znamy wyraz trzeci, wiemy, że on wynosi minus 16. Pierwszy wyraz mamy policzyć. Z nawiasu mamy 2. No i r znamy, wiemy, że wynosi ono 5,1. Czyli mamy minus 16, to jest pierwszy wyraz, plus 2 razy 11/2. Dwójki nam się skracają, czyli dostajemy minus 16, to jest a1 plus 11. 11 przerzucimy na lewą stronę, czyli dostaniemy minus 16 minus 11, to jest a1, czyli pierwszy wyraz wynosi minus 27. Teraz, kiedy mamy już policzoną różnicę tego ciągu i jego pierwszy wyraz, możemy je podstawić do wzoru na nty wyraz ciągu arytmetycznego, czyli dostaniemy, to jest nasza trzecia część zadania, czyli an to będzie pierwszy wyraz wynosił 5,1. Nawias przepisujemy, czyli mamy n plus minus 1 i nasze r wynosiło, wkradł nam się błąd, oczywiście pierwszy wyraz wynosił minus 27, a r wynosiło 5,1. Możemy jeszcze opuścić ten nawias, czyli dostaniemy, że an to jest minus 27 plus. Mnożymy wszystko to, co jest w nawiasie, przez 5,1, czyli mamy 5,1 n minus 5,1, czyli an wynosi
5 i 1 druga n odjąć 32 i 1 druga.